Niby zadanie z fizyki, ale tak naprawdę to jest zdanie z matmy. Na poparcie moich słów rozwiążę je poprawnie, w ogóle nie zastanawiając się, jaka fizyka za tym stoi, jakie tam się zjawisko fizycznie odbywa, co opisuje to równanie. Nie no jednak, trochę fizyki musi być, bo tu jest jakaś siła, wyrażona takim wzorem, ale skoro to jest siła, to zgodnie z drugą stroną dynamiki musi też wyrażać się wzorem m razy a. A przyspieszenie to pochodna po czasie z prędkości. Pomnożę obustronnie razy dt. Rozdzielę zmienne w tym równaniu różniczkowym. I też od razu podzielę obustronnie przez masę. Teraz obustronnie scałkuję. Po co to robię? Bo jak będę miał równanie na prędkość, to powtórzę tą operację i wtedy już będę miał równanie na x. Tu będzie całka po dv. Tu będzie całka po cosinus coś tam, bo to jako stała wyleci przed znak całki. Całka z cosinusa to jest sinus. No i żeby pochodna się zgadzała, muszę tutaj dopisać 1 przez omega. To widać, nie? No, jeśli nie widać, to całkuję przez podstawianie. Wyrażę sobie całe to jako jakąś literkę, powiedzmy m. Obustronnie różniczkuję. dt to wobec tego dm nad omega. Całka po dv to v. Cosinus m i zamiast dt wpisuję dm przez omega. Omega jako stała wylatuje przed znak całki. Cosinus jest tylko z tego, nie? No i zostaje mi całka z cosinus m po dm, czyli sinus m. Dodać stała całkowania. Teraz wracam do pierwotnych oznaczeń, czyli zamiast m wpisuję omega t dodać fi. Teraz jeszcze pozostało mi wyintelektualizować, ile wynosi stała C. A wynosi ona tyle, żeby z tego równania po podstawieniu T równe 0 wychodziło, że V jest równe 0. Żeby się nie oszukać, licząc w pamięci, policzę nie w pamięci. Podstawię za V0, za T0 i zobaczę, czemu będzie równe C. To będzie sinus fi, no bo to się wyzeruje. No i wygląda na to, że C jest równe minus temu tutaj. W takim razie mogę teraz zapisać pełne równanie na prędkość funkcji czasu. Jak ktoś ma taki kaprys, może tu wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Mieć zwięźlejszy wzór, ale zwięźlejszy wzór nie przyda się potem, więc nie będę tego robił. I teraz cofnę się o kolejny krok. Przejdę od V do X. Czyli właściwie wszystko, poczynając od drugiej linijki, powtórzy się. Biorę ten wzór, ale zamiast V wpisuję definicję prędkości. Dx po dt. Może jakieś ogrodzenie. No i przepisuję całe to świństwo. Rozdzielam zmienne. W nawiasie będzie lepiej. Obustronnie całkuję. Tu skorzystam z tego, że całka sumy jest równa sumie całek. I może od razu w tych dwóch całkach. Albo nie, bo to będzie za trudne. Etapami niech będzie, dla początkujących. Chciałem od razu stałe przed znak całki, ale to mogłoby być za dużo. I drugi wyraz. Akurat jest ujemny, więc na minusie.
Całka po dx to x. Tutaj przez znak całki wywalę stałe tu również. Czyli właściwie przypisywanie znowu. Ups, to też jest stałe. Nie zależy od czasu. To się rozpędziłem. Mam całkę po dt. Teraz tak, tu bym zrobił analogiczne postawienie. Doszedłbym do wniosku, że jeśli tu wpiszę m, to za dt muszę wpisać dm przez omega. Więc od razu to powpisuję już bez tego. A tutaj umiem scałkować, no bo całka po dt to t. Ta omega leci przed znak całki. I tu będzie omega kwadrat. Całka z sinusa to minus kosinus. Wiem to z tablic. No i wracam do tego, co m faktycznie znaczy. Czyli zamiast m wpisuję omega t dodać fi. A. To jest koniec całkowania, więc stała całkowania. Stała C musi wynosić tyle, żeby dla T równego 0 położenie wynosiło x0. To podstawię do tego wzoru za T0, za x a x0 i to, co wyjdzie, to będzie C. Kosinus fi tylko, bo tego nie ma. I ten wyraz się zeruje, bo tu jest mnożenie razy czas, więc on zniknie. No i wygląda na to, że stała C to jest x0 dodać to tutaj. Mogę teraz zapisać wzór na x, czyli właściwie to, co jest szukane. Szukane jest x jako funkcja czasu. I x będzie następującą funkcją czasu. Przepisuję to i dopisuję C, nie? Duże przepisywanie tutaj jest. Nudne to strasznie. I niech na to spojrzę, czy jest dobrze. I chuj, nie umiem przepisywać. Te zgubiłem. Tu jeszcze autor pyta o maksymalną prędkość ciała. Przypuszczalnie chodzi mu o szybkość, tylko nie umie się wysłowić. Ogarnę to na zielono. Zastanawiam się, dla jakiego czasu to jest maksymalne. Ten drugi wyraz w ogóle nie zależy od czasu, więc on jaki jest, taki jest i koniec. Ale ten zmienia się w czasie. Zmienia się w czasie przez to, że sinus przybiera coraz to inne wartości w miarę upływu czasu. No i zastanawiam się, jaka jest maksymalna wartość sinusa. Jest 1. Więc jeśli zażądam, żeby to było 1, a wcześniej czy później to będzie 1, to będę miał wzór na Vmax. Wspólny czynnik przed nawias wyłączę. W nawiasie zostanie 1 odjąć sinus fi. Rozwiązane. Wygląda legitymacyjnie. Zostało mi jeszcze sporo wolnego telewizora w komputerze. A że nie mam dzisiaj nastroju na rysowanie pieska Leszka, to może zrobię sprawdzenie. Jak to zrobię? Spróbuję iść w drugą stronę, no bo skoro po dwukrotnym scałkowaniu tego dostałem to tutaj, to jeśli teraz wezmę dwa razy pochodną tego, to powinienem dostać to tutaj. Jeśli nie dostanę, mam źle. Czyli pierwszy etap sprawdzenia to będzie pochodna po czasie z x, to da prędkość i od razu pominę ten wyraz i ten wyraz, bo tu w ogóle nie ma czasu, a pochodna ze stałej daje 0.
Czyli to będzie pochodna z tego odjąć, pochodna z tego. Może jeszcze to zapiszę, wyłączając stałe przedznak pochodnej, żeby było czytelniej. Pochodna z cosinus, to jest minus sinus. I jeszcze pochodna wewnętrzna, czyli omega. No i razy 1, bo pochodna z t po dt to 1. To powinno wyglądać jak wzór na prędkość. No i wygląda, bo tutaj te dwa minusy się wywalą. Jest fajnie. Jeszcze przepiszę to, żeby wyglądało tak przepięknie. Tu się skraca, nie? Więc tego kwadratu nie będzie. I to jest dokładnie to samo, co to. No to teraz wezmę pochodną po czasie z prędkości, czyli z tego, i to będzie przyspieszenie. I przepisuję całe to świństwo. To niepotrzebnie przepisywałem, bo to już przestało zależeć od czasu, więc pochodna z tego da 0. Tak naprawdę będę liczył pochodną tylko z tego kawałka. I to nie ze wszystkiego, bo stałe wylecą przed d po dt. Pochodna sinusa to jest cosinus. I pochodna wewnętrzna to omega. Te omegi się skrócą. I kończę z... Zapiszę to jeszcze raz, żeby było ładnie widać. A równe f przez m. Cosinus. Takie coś. Pomnożę obustronnie razy m. Będę miał ma. Ma to siła. I tu jest jako funkcja czasu, więc mogę wpisać, że to jest f od t. Nie muszę, no przecież widać, że to jest funkcja czasu. Ale mogę. I to jest dokładnie ta funkcja, z której wychodziłem. To znaczy, że to jest dobrze, sprawdzenie się udało. Jest super. W sumie fajnie, że zrobiłem to sprawdzenie, bo na tej podstawie możemy zobaczyć konieczność dodawania stałej całkowania. Zauważcie, że przechodząc od x do przyspieszenia robiłem pochodne, a pochodna wywala stałe, pochodna zeruje stałe. I w tym końcowym wyniku ja już nic nie wiem o stałych, które tu były. Pochodna po prostu je wywaliła. No na przykład tutaj. Pochodna to wywaliła. Policzyłem sobie przyspieszenie, biorąc pochodną po czasie z prędkości, ale ta informacja zniknęła. Gdybym próbował się cofnąć i na podstawie znanego przyspieszenia uzyskać wzór na prędkość, to musiałbym to jakoś zgadnąć. I zgadłem. Stała całkowania. To jest to. Stała całkowania to jest jakby nasza poprawka na to, że pochodna gubi stałe. Zresztą tak samo tutaj. W ogóle nie brałem do pochodnej x po czasie tego, bo tu nie ma czasu i wiedziałem, że pochodna te dwa wyrazy wyzeruje. Zobaczcie, ile tutaj wynosiła stała całkowania. Można na to spojrzeć tak, że licząc pochodne, idziemy jakby do przodu, ale po drodze gubimy stałe. Całkami możemy się cofnąć, ale te pogubione stałe trzeba jakoś odgadnąć. Odgaduje się je na podstawie warunków opisanych w zadaniu. A dlaczego powiedziałem, że to jest zdanie z matematyki, a nie z fizyki? No bo właśnie skończyłem je rozwiązywać, zrobiłem sobie nawet sprawdzenie i ani razu nie użyłem słówka drganie.